Rafał, no lepszej puenty tych ostatnich dobrych tygodni, gdzie minut miałeś na boisku zdecydowanie więcej. No trudno się było spodziewać. Dzisiaj zagrałeś znowu pełne 90 minut i co więcej spuentowałeś swój występ bramką. Pierwszą w tym sezonie, chyba pierwszą w najspierwszej lidze. Tak, dokładnie. Ostatnio zacząłem więcej grywać w meczach i chciałem jak najlepiej się pokazać i myślę, że mi się to udało i fajnie, że zagrałem ostatnie dwa mecze, do końca rundy ostatnie dwa mecze i zagrałem je całe i myślę, że z dobrej strony się pokazałem. Są już jakieś powoli plany urlopowe, czy na razie jeszcze myślisz o tym, co się działo w ostatnich tygodniach, czyli tego, że więcej grałeś i ten twój rozwój znowu zaczyna nabierać tempa? Czy na pewno jakieś plany są na wakacje, ale teraz na razie o tym nie myślę. Teraz trzeba się cieszyć z tego, że dowieźliśmy nam ten remis i dobrze zakończyliśmy rundę. No właśnie, bo trzeba przyznać, że ten mecz trochę oddawał to, nawet jak graliście w cały sezon. To znaczy ambitnie, z wiarą, no i zremisować dwa razy, co znaczy urwać dwa razy punkty najlepszej drużynie w lidze, no to pokazuje, że nie jesteście dużą przypadkową i z pewnością to utrzymanie to nie jest przypadek, tylko ciężko wykonana praca trening po treningu. Dokładnie. Jesteśmy drużyną, która zasuwa na treningach. I myślę, że na boisku pokazujemy to, że zaangażowaniem wygrywamy, zaangażowaniem na pewno dorównujemy swoim przeciwnikom i nieważne, czy to jest rywal z górnej półki, czy z dolnej. Gdybyś sobie miał wystawić ocenę albo tak krótko podsumować ten sezon, to jaki on był dla ciebie? Dobry, przeciętny, bardzo dobry? Czy coś cię może zaskoczyło w tym sezonie? Jakiś przeskok pomiędzy tym, co było choćby w zeszłym sezonie, kiedy walczyliście o awans, a teraz w pierwszej lidze? To znaczy myślę, że na pewno był lepszy niż pierwsza runda, ponieważ grałem więcej minut, no i myślę, że zaliczę tą rundę do udanych.